Witam serdecznie, z tej strony Adam. Rozwiązujemy właśnie zadania maturalne z 2018 roku, z maja, z matematyki, poziom podstawowy. Jesteśmy teraz na zadaniu 29. Ja przeczytam teraz treść. Okręgi o środkach odpowiednio A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest styczny do obu ramion danego kąta prostego. Promień okręgu o środku A jest równy 2. Uzasadnij, że promień okręgu o środku B jest mniejszy od pierwiastka z 2 minus 1. Dobrze. Czyli jeżeli tu jest styczna, to poprowadzę sobie do swojego środka A, napiszę, że tu jest 2, zrobię to samo tutaj i tu wychodzi mi kwadrat. Ja wiem, że przekątna kwadratu, tak, to jest A pierwiastek z 2, czyli w moim wypadku to będzie 2 pierwiastek z 2. Czyli cały ten tutaj przekątna, czyli mógłbym powiedzieć, że tak, tu mam dwójkę, tu mam mały promień, tu mam mały promień i tu mam jakąś niewiadomą x. Czyli suma tych długości, czyli 2 plus 2r plus x musi się równać 2 pierwiastki z 2. Czyli żeby obliczyć r, to mogę napisać, że to jest 2r równa się 2 pierwiastek z 2 minus 2 minus jakiś x, tak? X jest jakąś dowolną liczbą dodatnią rzeczywistą, prawda? Różną od zera. Czyli 2r, no mogę tutaj jeszcze cofnąć ruch, czyli mogę teraz obie strony podzielić przez 2, czyli mój promień to się równa pierwiastek z 2 minus 1 pomniejszone o 1 drugą x. Więc jeżeli x, tak, jeżeli x jest większy od zera, a tym samym 1 druga x też jest większa od zera, w takim razie mój promień musi być mniejszy od pierwiastka z 2 minus 1, ponieważ tutaj oprócz pierwiastka z 2 minus 1, jeszcze od, z tej wartości zabieramy jakiś mały fragment. Nie powiedziane jest, ile ten fragment wynosi, ale zabieramy właśnie jakąś tutaj niewielką część. No i to powoduje to, że nasz promień będzie mniejszy niż właśnie pierwiastek z 2 minus 1, prawda? No i to koniec jest naszego dowodu.